A więc siemaneczko moi drodzy, z tej strony Patryk Szczepa i Szczepaników, tak jak zawsze. I moi drodzy, dzisiaj jest troszeczkę świąteczny odcinek, jak pewnie wam podpowiada tutaj. Nie wiem jak zrobić, żeby to... Aha, bo tu tutaj ma te... No to... I właśnie z tego powodu, że zbliżają się święta, postanowiłem zrobić troszeczkę świąteczny odcinek, wplatając co nieco do naszej serii, gdzie mówimy w różnych językach. Na czym to będzie polegało, spytasz? A ja ci powiem. Ostatnio poprosiłem was o napisanie na moim fanpage'u najśmieszniejszych słów, jakie potrafiliście znaleźć w języku rosyjskim, które tłumaczone na polski wydają się zabawne i... I słówek była masa, ja postanowiłem je tym razem sprawdzić, wybrać te najśmieszniejsze, dołączyć do tego motyw świąteczny troszeczkę, czyli na przykład do rycowo choinka, Fifi-rifi i takie tam... Znacie, nie znacie Fifi-rifi? Chłopie, jakbyście w moich czasach żyli. Żyjecie w moich... Aha, żyjecie w moich... To tym bardziej powinniście właśnie znać Fifi-rifi. Fifi-rifi to tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie i jest ona dość prosta, bo co roku w Wigilię należy wziąć kota. Musi to być twój kot. Musisz do tego jeszcze wziąć deskę, taką, na której się uczy pływać, wiesz, taka z pianki. Jak już macie te dwie rzeczy i dzieci całą rodziną na staw, dajecie tego kota na tą deskę, kładziecie go na wodę i pozwoli... odpływa. No i my już tak szósty rok robimy, także to... Trochę się tego nazbierało tam w tym stawie, ale... Tradycja tradycją, tak? To sianko pod stołem, kot na stawie... Odhaczone i potem prezenty. Aha, no jeżeli nie widziałeś wcześniejszej części, w której tłumaczymy słówka na język czeski, to klikaj tutaj na szybciorka. Klikaj, klikaj. A my przechodzimy już do tłumaczenia na język rosyjski. Zaczynajmy! Wow! What the fuck? Generalnie ostatni odcinek zaczęliśmy od tłumaczenia słowa drodzy widzowie i uznałem, że tym razem też tak zaczniemy, więc... Drodzy widzowie. Dragi zrители. Dragi zrycle. No generalnie ostatnim razem było ważeni dziwacy po czesku, także myślę, że tym razem dragi zrycle jest trochę mniej obraźliwe dla was. Także dragi zrycle, zapraszam was na odcinek. Nie umiem mówić po rosyjsku, więc nie wiem nawet jaki akcent zrobić. Idźmy po prostu dalej. Zapalniczka. Zażygalka. What? Zażygalka. Ale to nie żyga. To tylko podpala ląd. Jezus Maria. Ja to już mogę dopiero, ja wiem, że to jest dopiero początek odcinka, ale ja to już daję jako top 5 słów po rosyjsku. Zażygałka. Zapalniczka, no. Macie zażygałkę? Macie zażygałkę? Okej, to wiem jak będzie, bo sprawdziłem, ale jest dziwne. Filiżanka. Czaszka. Czaszka. No czaszka, no jak, no to co, no proszę sobie wziąć i pić z czaszki, jak państwo tak lubicie, no. Ja sobie pił z filiżanki na przykład. Albo z kubka. I tu wchodzimy znowu na etap, tak samo jak w Czechach. Krzesło. Stół. I to samo, co w Czechach się dzieje, naprawdę? Czemu zawsze te słowa typu krzesło, stół, tablica są inaczej niż u nas? I kolejne słowo, jak było teraz, krzesło to stół, tak? Więc zobaczmy, jak jest stół. Stół. Tablica. 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 Jeśli dobrze to rozumiem, jak cię pani w Rosji woła, chodź tu, Arek, do tablicy, to możesz powiedzieć, ale proszę pani, ja jestem już przy tablicy. Bo jestem przy stole. Okej, kolejne słowo przez was zaproponowane to słowo dzień. Sutki. Na pewno? Sutki. No! Czemu ktoś robi takie niespodzianki w tych językach? Co ja mam zrobić, jak chcę powiedzieć, że miałem... Nie wiem, nudny dzień. Karol, ale ja dzisiaj nudne sutki miałem, no powiem ci. Ale miałem dzisiaj, Karol, wesołe sutki, powiem ci, no. Dzisiaj się tak wybawiłem. Tragedia, moi drodzy, się tu dzieje. Ja nie wiem, ty, o Jezu, przepraszam, ale zapomniałem, że to miało być świąteczne. A jeszcze nic świątecznego nie powiedziałem. Dobra, już to naprawiam. Choinka. Rождественская jolka. No i mamy już świąteczny odcinek, już wiecie jak jest, że choinka po rosyjsku to... Nasz dziewasz się jołka. Teraz możemy lecieć dalej z odcinkiem. Ja jestem wyspany, trzeźwy. Nie wiem, czy akurat to wyszczególniłem, jakbym... No na innych filmikach zawsze jestem po prostu narąbany i na... Łyżka. Łóżka. Ty mówisz mi, że łyżka to jest lożka u was. Łyżka to jest lożka u was. Aha.
No to spoko. To już wiem, czego nie mówić na ulicy. Ale fajna łyżka. Ktoś się jeszcze może obrazić, jak będziesz szła dziewczyna, a ty mówisz: wow, ale fajna łyżka. I ktoś ci powie: a, bo mam takie kształty jak łyżka, tak? Tutaj więcej? To od razu gorzej? A ty wyglądasz jak widelec, czy coś. To nie wiem, to już wyobraźnia mnie ponosi. Ale nie mówcie w takim razie łyżka, czy tam lożka, jak będziecie w Rosji, bo możecie się głupio skończyć. O, ktoś zaproponował słowo Szczepan, więc sam jestem ciekaw, jak to się tłumaczy. Szczepan. Zygzofen. Aha, aha, okej, okay, to no, dzisiaj w takim razie zmieniam nazwę kanału na co to? Na Zygzofeniko Vlog. Łatwiej się wymawia od razu. No, kolejne słowo, co ja mogę pamiętać? Zapomnieć. No jakie durne to jest, czemu? Czemu? Czyli tak naprawdę jak coś chcesz zapamiętać, to zapominasz. Wow, ale fajne, moi drodzy. Kolejne słowo to taka trochę ksywka, bo też zawsze na mnie tak w gimnazjum mówili, także... Pasztet. Pierog. To ja tu żarta zapuszczam, bo nie mówili tak na mnie. A ty jeszcze mi z takim tekstem: pieróg. Pasztet to pieróg. Aha, a jak jest pieróg? Pieróg. Aha. No to jak ty to jak wy to rozwiązujecie? Przecież do sklepu mówisz: poproszę kilo pierogów. Daje ci baba taki ucięty kawał pasztetu kilogramowy. Proszę. Czemu to? A jak już jesteśmy przy jedzeniu, ja sobie tak to trochę kategoriami zrobiłem. Kolejne słowo to szarlotka. Jabłoczny pierog. Co wy macie z tymi pierogami? Pasztet, pierog. Szarlotka, jabłoczny pierog. Parasol, pierog. A jak u was jest telewizor, bo... pierog. A jak, nie wiem, jak się wam jakaś dziewczyna podoba na przykład, to jak u was w Rosji? Ale fajny pierog idzie. Jakie głupie, Jezus, Mariusz, co tu się dzieje? Okej, kolejne słowo, jakie ktoś mi podał, jest troszeczkę przykre, ale no, spróbujmy. Gwałt. Iznasilowanie. Co? Iść na siłownię. To nie może być prawda, no come on. Iść na siłownię. Czy to jest jakiś szyfr zboczeńców? Obawiam się, że już nic z tego nie przebije na dzisiaj, ale lecimy dalej z karuzelą, moi drodzy. To nie jest koniec. Zapłaciłeś 2 złote? Przejedź się do końca, nie ma wysiadania w trakcie, bo wypadniesz z trasy i to się zabijesz, także bez sensu. Jamnik. Taksa. Taksa. Nazwaliście rasę psa taksa. Aha. A jak dzwonisz po taksę, to... nie wiem, jamnika ci przysyłają? A jak jest taksi w takim razie? Taksi. Taksi. Mhm. Czyli taksi to taksi, ale taksa to jamnik. Przyjdź na mnie cały ten chabek owa Rosji 24. A ty jesteś głupia! Przestań! Już widzę, że tam coś tłumaczysz znowu. Przestań! I stoją w grupie, która nie dostać również stworzyć swój kit i również nie z własnej zgody Dagestan. Kolejne słowo, moi drodzy, to jest coś, co robi każdy z nas codziennie. Chyba, że masz problemy. To się nie śmiejemy wtedy. Sikać. Ssać. Znaczy, bo ja chciałem tylko siku, to... O, i kolejne słowo ktoś super zaproponował. Ja je teraz użyję, ponieważ kolejne słowo to subskrypcje. I ponoć jest to i śmiesznie w rosyjskim, po rosyjsku. Subskrypcje. Podpiski. Podpiski! Próbuję ułożyć jakieś śmieszne zdanie z tym teraz. Jeżeli podoba ci się ten odcinek, to zostaw swoją podpiskę tutaj i bądźmy na zawsze razem. Fajnie, podoba mi się. Byłbym w stanie to nawet zamienić na zawsze na moim kanale, żeby zbierać podpiski, a nie subskrypcje, bo śmiesznie to brzmi. Ale tego nie zrobię. Okej, moi drodzy, zostało nam ostatnie słowo. Sprawdźmy je. Pępek. Pup. Pup. Patrzcie, no. Pup. Po prostu pup.
Jakie proste. Pup. Podchodzisz do kogoś i robisz mu pup. I go dotykasz w pępek. Pup. Tu bym nawet zamienił to polskie słowo na to pup, bo jest śmieszne. Pup. I okej, moi drodzy, tym pępuszkiem zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że on się wam podobał tak samo jak ten z językiem czeskim. I jeżeli chcielibyście kontynuację tej serii, to mam dla was zadanie, bardzo w zasadzie ważne, bo to tutaj jest dość taka... więź. To chciałem przez to ruszanie ręką pokazać, że ty, ja... Bo to ty musisz mi zaproponować, jaki język będzie kolejny. Ja sam nie wiem, jaki zrobię. I właśnie to was proszę o to, żebyście dawali swoje propozycje na temat tego, jaki kolejny język zrobić. I dodatkowo zapraszam cię na naszą grupę Mordki Szczepana na Facebooku. Link do niej też daję poniżej. I to w zasadzie tyle w tym odcinku. Dzięki bardzo za obejrzenie. Jeżeli ci się podobało i chcesz być na bieżąco z moimi materiałami, to subskrybuj ten kanał i bądźmy na zawsze razem. Dzięki jeszcze raz. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bye!